rozmawialiśmy i próbowaliśmy znaleźć jakiś fajny pomysł na dzisiejszy dzień. No i myśleliśmy sobie, o, pojedziemy sobie na łyżwy, a później ja wpadłam na pomysł, że kurczę, no nie możemy ulepszyć tego dnia w taki sposób, tylko zróbmy coś przypałowego dla Bartka i jak wróci do domu, to wszystko w jego pokoju będzie zapakowane w świąteczny papier. Dzisiaj mamy Mikołajki, więc idealnie tematycznie, no taki mały prezencik to będzie od nas dla Bartka. Ale to nie będzie tak, że wiecie, kilka rzeczy będzie zapakowane wszystko, w pokoju. Każda książka. Chcemy, żeby każda książka, każdy długopis, żeby po prostu było wszystko zapakowane, także lecimy na zakupy kupić te wszystkie papiery. Jak ma jakieś gumki w szufladzie, to trzeba wszystkie wysypać i oddzielnie. Ogólnie to wymyśliliśmy, że w tym pokoju, gdzie będzie wszystko zapakowane w prezenty, Bartek będzie miał 2 minuty, żeby wejść do pokoju i znaleźć swój prawdziwy prezent. I stwierdziliśmy, że skoro są Mikołajki, to zapakujemy mu taką paczkę mikołajkową, a wpadłam na pomysł, że skoro Gengar zepsuł mu klapki, to że kupimy klapki. Siemano mordeczki, niestety nie ma mnie na dzisiejszym odcineczku, ale chciałam ogłosić jedną bardzo ważną rzecz. Otóż proszę Państwa, było głosowanie na moją ksyweczkę. Pod filmikiem na YouTubie z chrztu można było zagłosować na moją ksywę, więc to był wasz wybór. I proszę Państwa, oficjalne ogłoszenie wyników. Drugie miejsce, proszę Państwa, ma Wąski. 39%. Niestety, Bartuś, nie udało ci się przekonać wszystkich. Wygrała, proszę Państwa, ksywa świeży 47%, także od dzisiaj możecie mi oficjalnie mówić świeży. I tyle chciałem powiedzieć. Życzę miłego oglądania odcineczka. Ale wali rybą, nie? Strasznie, nie czuję. To ja nie umiem. Krocia. Słucham? Nic. Patryk! Dobra, szukamy papieru, szukamy wstążek ozdobnych i wszystkich tego typu rzeczy. Pomocy! Bo jest ciężko. Dobra. Czyli pani, która będzie to kasować. I'm sorry. Ale super! Jakie kozackie! Nie wiem, czy wiecie, ale to jest ulubiona rasa Patryka. Mops. Nie rzuciłam, sam spadł. Mogę dostać taki prezent, błagam. Natalka. Patryk! Natalka! Skąd to się tam wzięło? Sam przyszedł, Mopsi. Stopy! Proszę, Mopsi. Patrz, jaki on jest słodki. Ale popatrz, daj sekundę, popatrz po prostu. I powiedz, czy nie jest słodki. Ale dla kogo to? Dla Gengarka. Dopłacę połowę. Nie. To płacę 30%. Nie. To najpierw połowa, potem 30%, to za. A bo to było takie. To 10, to 10. Psychologiczny ruch. Ja tego biorę. Weźmy mu Dumbo, no. On jest mniejszy. Ale jest brzydki jak noc. Jaki? Brzydki. Za dużo wybierasz. Nawet nie ty płacisz, tylko Karan z tych Wiśniewskich. Nie musiał niczym wiedzieć. Ale ja tego nie musi. A taką lamę? Potrzebujemy. Patryk! Ja to gąsienica. Udało nam się wygrać. Mario! Nie wiem, jaki on głos robił. Ej, ale tu jest jeden plus, a Gengar nie ma. Ale czemu my marnujemy tyle czasu w ogóle? Nie wiem, co one robią. No, to Bartek już farbuje włoski. Pomocy, proszę. Czyli mamy tutaj kilometr rolki? To jest sam papier, kobita. No ale ciężko się operuje takim. Nieprawda. Może jakiś sok jeszcze przemycę na koszt firmy. Ustaliliśmy tutaj z naszą piękną menadżerką, że to Natalka podjedzie po sweterek oraz klapki. Więc my nie będziemy malować na to czasu i po prostu jedziemy teraz do domu i owijamy wszystko w papier. No myślę, że będzie ciekawie. Ja się mega jaram, tylko trochę przerasta mnie to, ile będzie z tym pracy, bo serio chcemy zawinąć wszystko, nawet najmniejsze rzeczy w szafkach. I tak szczerze to boję się, co znajdziemy w tych szafkach. Idź do kasy, a potem mamy nie ma, a ty już płaci, już prawie masz płacić, a mamy dalej nie ma. Jak jesteście ciekawi, gdzie się podział cały papier na święta w Krakowie, to jakieś debile z makro wszystko wykupili. Wola mnie do pracy potrzebujemy. Ja do pracy też potrzebuję mopsa, którego nie dostałem. Nie drażnij mnie. My lecimy, pa, widzimy się w domu. Gdzie ja zaparkowałem, coś pamiętam? Tam. No i dlatego się masz żółte auto. Oj, coś słabo to widzę. No. A ja myślę koło. Ojej. Chciałem sprawdzić. Pokaż. Oj, przepraszam. No bo ja chciałem sprawdzić, czy się zjeść, a nie widzi, jakby za późno. Nie no, wypadek, no.
Przepraszam, Fausti. Mam teraz zepsuty humor i wyrzuty sumienia. Przepraszam. Będziesz miała chwilę, ale Fausti, pokaż się tu, bo to i tak chyba musi wlecieć. No chyba musi. Musisz się pokazać później. No, będę musiała, czuję, że tu mi się rozleje siniak, jakby boli mnie nie tu na czole, tylko tu gdzieś bliżej nasady do włosów. No kto inny jak nie ja, no zawsze jest tak, że ja obrywam. Zestresowałem się bardzo, bo komuś krzywdę zrobiłem i przez to się uśmiechałem. Ja tak dobrze się śmieję. Hmm. Wyciągamy! Ej, teraz czuję się tak świątecznie. Przepraszam. Nic się, Patryś, nie stało. Mam wyrzuty sumienia. Będę miała urazę do końca życia, jeżeli chodzi o zamykanie drzwi od bagażnika. Yes! Mario Bros! Hello! Mario Bros! Mario Bros! Podoba się mu, pa! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj mi, Mario! Ale jutro obudzę się z drugą głową, nie? 14:35. Dwie godziny temu Bartek wyjechał, dojechał o 13, zaczął o 13:10, więc z godzinę, półtorej już tam jest. To się zaczęło. Już się nie odratuję, będę łysy. Łysy. Mamy pewnie z godziny, półtorej, żeby to robić, więc chodźmy. To będzie wyzwanie, patrząc na to, jakie rzeczy ma Bartek. O, demet. No i oczywiście zestaw Bartka przy łóżku. Ciężko mi jest powiedzieć, czym miałam się zająć, tak jak mam być z wami szczera. Dobra, biję się za poduszki. Ale nam to zajmie czasu. Tak też się na jedną poduszkę poszedł cały papier. Co to tu robi koło łóżka? Ej, pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej pranków na tym kanale, to zostawiajcie dużo łapek w górę, bo pranki zawsze się najlepiej nagrywa, bo to jest tyle ekscytacji, a ja mam dużo pomysłów, a wiecie, często ktoś wyjeżdża, więc może trzeba tutaj wnieść taką zasadę, że jak ktoś wyjeżdża, to wraca i jest prank. Mama mu coś dała, to ja to pakuję. To musi być szybko, a nie ładnie. Totalnie współczuję Bartkowi, jak on wróci. Jeszcze może będzie niezadowolony z koloru włosów. Ale to dlatego, że tak długo zwlekał z tymi włosami. Ja myślę, że Bartkowi się nie będzie chciało. I to zostanie u niego w pokoju. Ja myślę, że on to zostawi jako te dekoracje świąteczne. Nie mogę tą cegłę wsadzać. No. A ty jak tam, Anek, w sensie masz teraz co, rozjaśniane włosy nadal, nie? Rozjaśniane, tak. A, czyli pani... A, ale pani ci jeszcze koloru nie nakładała? Jeszcze nie, kolor jeszcze nie, dlatego wstawiłem na grupę. A, nice, no ciekawa jestem, Jezus, jak to, nie możemy się doczekać. A mówiła ci mniej więcej za ile by to trwało, czy nie? No, że tak pod 4 godziny. To miałam rację, 5, nie? Tak. Dobra, no to nic, to miłego siedzenia na fotelu, dajcie znać, jak będziecie wracać, żebyśmy przygotowali Kubę na reakcję naszą, nie? Dobra, to jak będziemy wyjeżdżać, to wam powiem. Dobra, pa! Nie skapnie się, nie? Nie, nie. Dobrze, to akurat dobrze, no. Patrzcie, znalazłem talerz gdzieś tam w zakamarkach z kawałkiem bułki. Bo jak bułki trzeba osobno, ile on tam stał, nawet nie chcę wiedzieć, taka krucha. I teraz talerz osobno i na to dopiero ten kawałek bułki. Nienawidzę pakować prezenty. No i git. Dobra. No i git. Dobrze, nie? No. Gdzie na AirPodsie? Popatrzcie, widzowie, jak Bartek podlewa kwiatki. On pływa. Tutaj jest przynajmniej centymetr wody nad ziemią. Ja się tego używa, bo dostanę nerwicy zaraz. Patencik, tutaj jest lód. Szybeczka gotowa, jakbyście chcieli zobaczyć. Proszę bardzo, tak to wygląda. Bardzo pięknie. I to jest wszystko osobne? Nie, po dwa. Wycwaniła się. Patrzcie, jaki matching mu zrobiliśmy. Grinch? A patrzcie, jakie do tego ma kapcie! Chcecie na przykład mojego pokoju teraz okleić? Nie. Jezu, Wika, co ty robisz? Zabijam. Bartek, doceń. Doceń to wszystko, co my robimy dla ciebie. A ja, Karol powiedziała, jak coś rozwalimy w trakcie filmu, to nie my płacimy, tak? Powiedział, zależy, czy jakby z własnej głupoty. A to nie jest z własnej głupoty. Będziemy się kłócić.
zaczynałam czuć, jak kręgosłup mi wchodzi w dupę. Ciekawa jestem, bez kitu. Nie, ja myślę, że on tego nie posprząta. Skończy się jazz i za rok i będzie tak samo wyglądało, mówię. Jestem pewna. Haha! Bueno. Plan jest taki, żeby każdą tą... Nie wiem, że to nie. Robimy to dookoła, potem robimy to dookoła i potem robimy pościel i kos. Pięknie, ej, ładnie to łóżko wyszło. Okej, teraz lecę z kolejnymi śmieciami, które zostawił tutaj Pan Bartosz i zostawił nam tutaj pizzkę, a w środku łyżeczkę i papiery. Dobrze, nie wiem, musimy to ściągać. No. Ale ściągać będzie też trudno? Ale łatwiej. O wiele, tak z 3 razy szybciej. Chociaż nie, bo... Ale nas jest tutaj 4 teraz. Właśnie napisałam do Maćka, który jest z Bartkiem, żeby wiecie, żeby gdzieś tam jeszcze zabłądzili. Pierwszy raz się dotknęłam. Ale to żeby nie wygadał się. Nie, no właśnie napisałam do niego tak. Weź zabłądź, wróć później, bo my nagrywamy odcinek inny i mamy dla wszystkich niespodziankę. Tylko nie mów Bartkowi. A, on będzie już długo jeszcze. Czyli cały materac jednak robimy. Podoba mi się to. To może biały jednak dla niego nie będzie taki dobry. Mam wrażenie, że już jest blisko. No jeszcze to u twojej strony. I jeszcze tu ciuchy. I walizka. I jeszcze te buty. Ale tu mało jest mega. 17.23. Mieliśmy małą przerwę, bo każdy już siadał psychicznie. I teraz lecimy. Patrzcie, łóżko już jest wolnie skończone. No nie jest idealnie, no ale to nie ma znaczenia, bo i tak to zaraz ściągnie. Teraz najgorsze, materac. On jest tak cholernie duży, niewygodny i ciężki, to jest ważne. Ej, ale... Dobra, zaraz się wyrwało. Dobra, się mną zajmie łódkę. Poczekaj. Dobra, obudowa i materac jest osobno. I nie tak, że wiecie, że tylko jedna strona, ale całość dookoła materaca. No to chyba git, nie? No przed. Teraz trzeba go dopaść do ściany z powrotem. A więc tak to wygląda, popatrzcie. Każde ubranie jest osobno zapakowane. Tutaj jeszcze mi została walizka i to i finito już. No i ręcz, i buty. Jakie buty? Pa, na górze. O, na szczęście tylko jedna para. Bartek, kocham cię. To mam nadzieję, że to są poduszki. Tak, no. Teraz kołdra, ją też trzeba zrobić, a to będzie przesrane. A potem jeszcze jest kot stary. Ja. Dobrze, że nie mam węchu. Patrzcie, ile papierów poszło, ja to, ja to. Pięknie wycięta. Ajaj. Owijam tą całą walizkę, bo tam są brudne rzeczy Bartek, a ja mu nie chcę grzebać, bo muszę sobie nie życzyć. No myślę, że się nie życzyć, żeby w ogóle chodzić mu po pokoju, ale... No i zaczyna to wyglądać! Nie dodawajcie tego. Zawsze, nie dodawajcie tego. I odpisał. Zaraz wychodzimy. Odpisał. Dobra, ile jest od Sylwii tej? Pół godziny. Dobra, nie mam tragedii. Tutaj mamy duże dwa problemy, bo kupiliśmy specjalną taśmę dwustronną, która jest do ścian. I okazało się, że mimo, że to jest do ścian, to choć jakby jak ściągamy tą taśmę, to schodzi się z ścianą, tynkiem i jest problem, bo Karol nas zabije. Więc no. Drugim problemem, jaki jest drugi problem? Zapomniałem. Cała żaluzja się zapłukała. Nie wiem, czy widzicie, słyszeliście, ale będzie za pół godziny, a my jesteśmy jeszcze... Nie no, mało nam zostało, ale teraz wszystko się psuje na ostatnią chwilę. Cały dzień jesteśmy w pokoju Bartka. Kto zrobił dziurę w materacu? Zapakowałem prezenty, kapsie osobne, musiałem odetchnąć tą metkę. No co, jeden rzucę tu, jeden dam tam. Wiem, że no nie jest idealnie, ale jest ładniej mu. Jest ładnie, no. Nie, stopy! Nie! Dobra, więc git. My już skończyliśmy, Bartek akurat przyjechał, serio? Szybka fota. Ty nagrywaj przebitki, a my idziemy reagować na włosy, bo pamiętajcie, że to jest w ten sam dzień. Pieniądze najważniejsze. Siedzimy na dole z Wojtego i ja mówię, nie wiem, mówię.
śpiał Bartka, chyba że ty nie posprzątałeś, bo tak on powiedział: nie, ja dzisiaj posprzątałem z rana do połysku. To jest połysk. To dobrze, że posprzątał. Już idzie na stół. Nadia napisała, że idzie. Boże! Co jest grane? Hello, my Jezu! A no co za symbole? Jak nawet AirPodsy. Nie, to nie AirPodsy. Co to jest? AirPodsy. Ja wszystko! Wszystko jest ominięte! Wszyscy nawet wszystko. Twoje śmieci! Hej, ale mamy też dla ciebie prezent! No widzę właśnie, widzę! Mamy dla ciebie kilka prezentów, tylko musisz je najpierw znaleźć. Nie? Ja czekaj, czy w szafie też? No zobacz! Jezu. Nie widzę szafy, stary, widzisz szafę? A ja tak sobie otwieram te drzwi, więc co to się tak ciężko? Co jest? No nie, to jeszcze tą taśmą mocną. Ale jesteście baranidła najgorsze. Dobra, powiem wam, że tak, ściany zostawiam, nie chce mi się tego robić. Laptopa też nie będę używał. Ściany są szafa. Tu zaglądam. O, to fajnie schodzi. Oj, tak to mogę ściągnąć. Ja pierdzielę. Chłopie, pół godziny siedzę tutaj w swoim pokoju. A już tak zmęczony, mówię sobie, położę się w łóżeczku. Ale i Frank Sztyla zarąbaliście, no. O, super, super, moje pary skarpetek, które kupiłem, wszystko. No nie, to jest co? Szlafa. Nie będę używał. Bluzy, nie będę używał, to jest co? Nie będę używał. I co, że tu niby to jest jakiś prezent, tak? Dwa prezenty są gdzieś. Dwa? Trzy. Trzy? No nie, no dwa. Coście mi narobili, no. Powodzenia, postanowiliśmy, że nie możemy ci pomóc sprzątać. Ale super sobie postanowiliście, świetne postanowienie. Jezu. Happy Christmas. Jeszcze się nie zobaczyłem w lustrze. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, stary, płacimy prezentów. Nowy iPhone. Doceń, co to jest. Co to? Pieniądze to zamijaliście, te drobniaki. Dlaczego to było koło łóżka? Znaczy nie, to jest nowe w ogóle. Ja to kupiłem, jak się rozpakowywałem, to tu postawiłem. A skąd wiesz, co to jest? Bo to jest kremik, no już nie jestem taki zboczony, okej? Okay? To jest jedna część ładowania. Pierwszy prank na Bartku. Ja pierdzielę. O, dobra. Ale jak ci teraz nasra, to się nic nie tak, stanie. Tak, tak, to i tak będziesz to musiał posprzątać. Nie chcę mi się żyć tego prezentu. Co to jest? A to będzie jakaś, wiecie, to będą kapcie pewnie, czy coś w tym stylu. O, kapcie! No super! Chyba jeszcze z Grinchem! No dobra, chyba jedna. Mamy kreta! Ja ci na dobre, chociaż? Kapeć fajny, tak, bardzo fajny. Ten kapeć, bo drugi jeden też gdzieś jest. Drugi muszę znaleźć, pewnie. Gdzie jest ten drugi kapeć? Gdzież on się znajduje? Tu gdzieś pewnie. Nie dość, że po prostu te włosiska. 5,5 godziny, zmęczony, nie jadłem cały dzień. Chcę się położyć. Ty się położaj, pierdzielę. Nie szukam. Nie będziesz tutaj tak funkcjonować, czy sprzątasz? Oczywiście, że to posprzątam. A wy mi pomożecie. Ale też wam zrobię tego pranka. Też nie posprzątam po nim. O, drugi klapek znalazłem. Wow. O, sweterek? Ja pierdzielę. Ale popatrz jaki. Wow, to jestem ja. To jestem ja teraz w tym momencie. Się na was jeszcze powiem, że zły rozmiar i że trzeba wymienić. O, tak powiem. O. Nie no, bardzo ładny jest. Pięknie wygląda. O nie, ale doceniam za starania, Fez, bo to strasznie dużo roboty. Tak, no sześć godzin na to. Prawie tyle samo, ile ja będę miał roboty z kurde. No nie, bo nas było czterech, a ty jesteś sam. Nie. Jeśli chodzi o sam kontencik, to jestem dumny. A jeśli chodzi o relacje między nami, to was nienawidzę. No przyznaj, dobrze, dobry prank był. Dobry. Ja jestem teraz, wiecie, nastawiony bojowo, mam ochotę was uderzyć, ale wiem, że jak wyjdzie film, to się będę fest śmiał z tego. Ale póki co jeszcze tak nie jest, więc się tak nie cieszę. Ale wiesz, normalnie wydzieliliśmy ci na dostęp do światła? Tak. Super, bardzo mnie to cieszy, że mam dostęp do światła i do niczego innego w tym pokoju. Nie, jeszcze to żaluzji masz. A to żaluzji. No żaluzje to strach by było cokolwiek przy nich robić. No, tak. No właśnie. Panie i panowie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem oczywiście. Na pewno chcecie więcej pranków na tym panie tutaj.
panu, i panie to panie, są w tym. Na tym panie. Mój mózg już nie funkcjonuje przez to, ile kleiłem dzisiaj rzeczy w ogóle i tak dalej. No i co, Bartuś, jak ci się podoba? Bardzo mi się nie podoba. No bardzo mi się podoba. No to co, ławeczki trochę za to. No, ale musi wyjść. No, to jest potężne, potężne. Podziwiam, podziwiam. 100 tysięcy łapek w górę, no i na tym panie. Panu, na ogólnie na członkach, nie tylko na mnie. Zrobimy jeszcze jakiś dowalony prank, więc subskrybujcie, lajkujcie i wpadajcie na nasze Instagramy. Koniecznie, no, koniecznie. Bartuś też tutaj, tak. Wpadajcie na Bartusia, Instagram mu się należy. Tam mocne fotki ostatnio się pojawiły. Tak. Cześć i czołem. Siemanko.